Dzień dobry, wszystkich witam. Drodzy, temat, który dzisiaj chcemy podjąć, to poznanie siebie. Temat bardzo obszerny i bardzo ważne, oczywiście. Pytanie, jak może nie tyle poznać siebie, co poznawać, bo to jest to proces, który trwa całe życie. Natomiast temat jest naprawdę życiowy, bo od zrozumienia tego, jak będziemy siebie poznawać, zależeć będzie naprawdę całe życie. Wybory, decyzje, nasze szczęście, spełnienie. W ogóle jakim jestem i jakim będę człowiekiem. To jest najważniejsze. Poznanie siebie to jest taka sztuka obserwacji. No i wyciągania wniosków. No i tutaj jesteśmy trochę, wydaje mi się, na przegranej pozycji. Albo w bardzo trudnym momencie. Dlaczego? Bo na tej drodze poznawania jest sporo przeszkód. Wymienię jedynie trzy, troszkę je scharakteryzuję. Nie będę dzisiaj się nimi zajmował, ale naprawdę są one bardzo, bardzo ważne. One wyglądają całkiem niewinnie, nawet przyjaźnie, ale są przeszkodami. Pierwsze to szkoła. No, ktoś powie, w jakim sensie? Szkoła, która generalnie ma jaki cel? No, dać wiedzę, jakąś szeroką wiedzę, zrealizować program nauczania, no ale nie do końca albo prawie wcale nie daje możliwości dzieciom czy naszej młodzieży poznać czy poznawać się. Drugim elementem to jest środowisko. Ogólnie celem środowiska jest to, żeby fajnie spędzić czas, zabawić się, no ale na pewno nie jest to moment, gdzie młodzi ludzie się dobrze poznają. No i świat wirtualny. To jest ciekawy temat. Celem tego świata jest dać wiedzę, bardzo szeroką wiedzę, no ale niekoniecznie dzieciaki i młodzież się poznają albo mogą poznać tak do końca. Dzisiaj dzieci i młodzież czerpią wiedzę ogólnie z internetu, ze smartfonów i one dają naprawdę dużo informacji, ale nie uczą, jak żyć. Nie pokazują, kim jesteśmy. A zatem ktoś pięknie powiedział, młodzież coraz więcej wie, ale coraz mniej umie żyć. Nie radzą sobie, po prostu nie radzą sobie w takich prostych, normalnych zadaniach życiowych. I tak ukształtowana młodzież, szkoła, środowisko, świat wirtualny, tak ukształtowana młodzież i kształtowana żyją tak zwanym życiem zapożyczonym. Nie swoim. Życiem przez kogoś wybranym, ale nie jest to ich życie, czy przez kogoś zaplanowanym. Odgrywają role już gotowe, ale często narzucone. I teraz, drodzy, chciałbym przejść, jak poznać czy poznawać siebie. Podam cztery, w moim zrozumieniu, bardzo, bardzo praktyczne elementy z własnego jakiegoś doświadczenia pracy z młodzieżą. I jaką rolę w tych czterech elementach odgrywają, no właśnie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele, liderzy młodzieży i tak dalej. Pierwszym elementem z tych czterech będzie to równowaga życiowa, a poznanie siebie. I tu właściwie, gdyby tylko ten element podjąć, to cały dzień nie wystarczyłby, żebyśmy naprawdę wiele aspektów zrozumieli. Ale ja podam może ze dwa takie elementy, o co chodzi. Nie jesteśmy monolitem, tak? Człowiek to nie jest jakiś monolit. Jesteśmy bardzo złożonymi istotami. Wymienia się tą sferę oczywiście psychiczną, duchową, fizyczną, społeczną. I teraz każda z nich nie jest obojętna w tym procesie rozwoju. Można powiedzieć dzisiaj, że w ogóle zdrowy człowiek to człowiek, który rozwija się równomiernie w tych trzech wymiarach, takie holistyczne podejście. No ale życie, praktyka pokazuje, że młodzi ludzie, dzieci nie rozwijają się równomiernie.
nie rozwijają się holistycznie. Po prostu na to nie ma czasu. No choćby wspomniana szkoła. Zobaczmy, kiedy weźmiemy samą kwestię, nie wiem, no od momentu, kiedy dzieciak zaczyna szkołę, potem podstawówka, potem średnia, potem studia i tak dalej. Gros czasu swojego, większość swojego czasu dzieci rozwijają się w sposób taki nierównomierny, a więc nie ma równowagi, nie ma przeciwwagi. Nie tylko w szkole, tak, spędzają czas, ale ten czas po szkole też poświęcany jest generalnie na naukę. Zatem mówiąc o duch, dusza i ciało, jeszcze ta sfera społeczna, przez większość czasu swojego dzieci i młodzież nie mają równowagi. To jest ból. To się przekłada nie tylko w danym momencie na ich życie, ale to się przekłada potem na cały styl życia. Ktoś musi ich tego nauczyć. To się nie dzieje na zasadzie, no spędź fajnie czas, tak? I to święte zdanie, spędzaj inaczej czas. Nie daje też dobrego, nazwijmy to, rozwiązania, ponieważ dzieci więcej i młodzież więcej widzą niż słyszą. Tak? Taki styl, jaki my, jako rodzice, wychowawcy i tak dalej obieramy, to jest zaraźliwe. Oni również podobnie żyją. Taki przykład chciałbym może teraz podać. Właśnie ten trójwymiarowy rozwój jest tak szalenie ważny, równomierny rozwój naszych dzieci i młodzieży, że pamiętam, kiedy zastanawiałem się, prowadząc pierwsze jakieś zjazdy, obozy młodzieżowe, zastanawiałem się, co zrobić, by było dobrze i by dzieci, młodzież fajnie się rozwijali, zauważyłem, że program, który układaliśmy w kwestii zdrowia właśnie psychiki, ciała, ducha i relacji, że ten program, który realizowaliśmy na przykład przez 12 dni, 2 tygodnie, on przynosił niesamowite efekty do takiego stopnia, że rodzice, którzy 2 tygodnie wcześniej przywozili swoje dzieci, a potem po tym okresie odbierali, mówią, kto to jest? Oni nie poznawali swoich dzieci. I pojawił się taki pomysł, który w jakimś sensie zaczęliśmy już realizować, by w Polsce w ogóle powstał taki ośrodek, gdzie nie przez okres 2 tygodni, ale przez dłuższy okres moglibyśmy właśnie prowadzić rozwój, ten trójwymiarowy rozwój dziecka, dzieci, młodzieży przez cały rok. Wierzę, efekty byłyby bardzo, bardzo duże, no i co najważniejsze, trwałe. Drugim elementem w tych czterech punktach poznania czy poznawania siebie będą trudności, a poznanie siebie. Trudności, a poznanie siebie. Bardzo lubię ten punkt, bardzo. Bo tak, najwięcej czasu spędzamy z sobą. Z sobą osobiście. No i wniosek jest jaki? Znamy się bardzo dobrze. No i tutaj może być pewien problem. To jest, taką dygresję zrobię, na pewno pamiętamy ten moment, kiedy Piotr, apostoł, który bardzo dobrze, myślał, że bardzo dobrze zna siebie, no i w sytuacji tej kryzysowej, albo jeszcze przedkryzysową powiedział, a tam inni to mają problem, ja na pewno nigdy nie wydam Jezusa i nie zaprę się. Okazało się, że w tej trudnej sytuacji, no Piotr wtedy dopiero zrozumiał, kim jest i zobaczył, że słowa, które wcześniej wypowiedział, zupełnie nie są adekwatne do sytuacji, w której się znalazł. Bardzo lubię zdanie, które znane jest Wisławy Szymborskiej. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. No właśnie. I teraz słów kilka o tym. Wierzę,
wierzę osobiście, że w tym procesie poznawczym dzieci i młodzieży trudności, trudne zadania mogą być bardzo dobrymi nauczycielami, jeśli tylko na to pozwolimy. Nic bardziej jak trudna sytuacja nie kształtuje dzieci i nie objawia ich natury. Właśnie. Nigdy nie zapomnę bardzo ciekawego wydarzenia na obozie. Podczas jednego z obozów postanowiliśmy wybrać się z pełnym wyposażeniem w góry. Po śniadaniu spakowaliśmy wszystko, wiecie, tacy obładowani, bo mieliśmy w górach w pewnym miejscu mieć nocowanie. I pomyśleliśmy o śniadaniu, spakujemy się, wyjdziemy, mniej więcej tak po południu będziemy już na miejscu. Przewodnik, którego mieliśmy, znał trasę, ale w jakimś momencie tej pieszej wędrówki wpadło mu do głowy, że pójdziemy na przełaj. Pójdziemy drogą, trasą, o której myśleliśmy, że on ją zna. Jak się okazało, on jej nie znał do końca. I tak, słuchajcie, 50 młodych osób w trampeczkach, no, z pełnym wyposażeniem, pełne plecaki, śpiwory, materace, no i wszystko, wszystko. No i tak idziemy. W pewnym momencie młodzież zorientowała się, że my nie idziemy odpowiednią trasą, bo my po prostu przedzieraliśmy się przez, w tych górach, przez chaszcze i różne zwalone drzewa. Na początku była to nawet ciekawa przygoda, a dzieciaki, wiecie, i młodzież się śmiali, ale im dalej w las, w dosłownym tego słowa znaczeniu, zauważyłem, że niektórzy zaczęli już panikować. Potem niektórzy zaczęli płakać. Przewodnik robił dobrą minę, ale i tak wiedzieliśmy, że się zgubił. Przewodnik nie wiedział, gdzie idziemy. Usiedliśmy na odpoczynek i zaczęliśmy dyskutować, co robić dalej. Przewodnik mówi, nie idziemy dalej do przodu. Młodzież nie chciała iść. Wpadliśmy na taki pomysł, że chłopcy wezmą wszystkie plecaki dziewcząt, wszystkie ciężkie rzeczy, no i tak obładowani oni szli. To trwało kilka godzin. Było już grubo po południu, a my nadal nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. By skrócić historię, doszliśmy do wyznaczonego miejsca, bo w końcu doszliśmy. Bardzo, bardzo późnym wieczorem, by nie powiedzieć, że to była już noc. I wtedy, kiedy usiedliśmy, najpierw odpoczęliśmy, zjedliśmy coś, a potem próbowaliśmy wyciągnąć wnioski. I nawet nie chodziło o to, że w tej trudnej wędrówce gdzieś się zgubiliśmy, bo tak w życiu jest, że człowiek gdzieś idzie i po prostu się może zgubić. Ale najciekawsze wnioski były takie, że my wtedy dopiero zrozumieliśmy, kto kim był. Ci wielcy bohaterowie, którzy na obozie w tych warunkach cieplarnianych wiedzieli o sobie wszystko, mieli bardzo dobre o sobie zdanie, inni też o nich. Te osoby w trudnych warunkach zostały przetestowane i byliśmy zaskoczeni, jak często ci, o których myśleliśmy, że są bohaterami i takimi mocarzami, byli bardzo słabymi osobami, a vice versa, nieraz osoby, które miały naprawdę, o których myśleliśmy, że są jakimiś tam może w tyle osobami, były to te, które brały bardzo mocno odpowiedzialność za wiele rzeczy. Każda z tych młodych osób powiedziała, że ta wyprawa pozostanie im na całe życie. I nie tylko dlatego, że ona była trudna, ale dlatego, że nic bardziej nie pokazało im właśnie, kim oni są naprawdę.
Osoby, o których nigdy byśmy się nie spodziewali, że gdzieś będą chciały, to jeszcze w połowie drogi, zanim się okazało, że się pogubiliśmy, już chcieli wracać. No i wiele, wiele takich wniosków, co z tego wynika. W ogóle z tej myśli trudności a poznawanie siebie, że są nieoczekiwane, no nieplanowane trudności. Kto je planuje? Okay? A są takie nieoczekiwane, które bardzo pokazują, kim jesteśmy i pomagają w tym procesie poznania się. Ale są też takie, przed którymi dzieci i młodzież są sztucznie gdzieś chronieni. Rodzice wyręczają zbyt szybko dzieci i młodzież, podają na tacy, żeby dziecko się nie zmęczyło, nie spociło, nie miało za wiele trudności. Oczywiście są skrajności, kiedy dzieci mają ich za dużo, ale są też takie, ja o tym teraz mówię, kiedy nie mają ich prawie wcale. Rodzic bierze wszystko na siebie, żeby dziecku czasem nie było za ciężko. A więc sztuczna ochrona, taka nazwałbym nadopiekuńczość, a wiem, o czym mówię, bo za chwilę pewien przykład jeszcze podam, nie daje możliwości wyciągnięcia samemu wniosków, ale też ponoszenia konsekwencji. Konsekwencji, które naprawdę uczą i mogą nauczyć. Pozwolić dziecku na popełnienie błędu. Tak, wiem o czym mówię. Pozwolić dziecku na popełnienie błędu. Taka stała kontrola oraz branie życia młodych ludzi, dzieci w swoje ręce. Tak zupełnie. Tak jak to niektórzy nazywają, taka, przepraszam za określenie, kwoka. Ona tutaj zupełnie, tak, żeby czasem ono nie wyszło za daleko. Zabawne jest to, że kiedy na przykład organizujemy obozy czy jakieś spotkania, rodzice cały czas dzwonią, choć program jest jasno określony, choć wiedzą, co będzie się działo, ale ojej, czy czasem mojej córeczce i mojemu synkowi tam krzywda się nie dzieje. To jest nawet do takiego stopnia, że w pewnym momencie patrzę, a tu rodzic przyjeżdża i jedzonko przynosi swojej córeczce. Dlaczego? Bo ona tego jedzonka raczej jeść nie będzie. Ja mówię, jak zgłodnieje, to zje. Kochani, taka reakcja nadopiekuńcza, szybkie działanie. Często widzę młodzież, mówię to z własnego doświadczenia, z pracy, współpracy z młodzieżą. Bardzo często młodzieży nie dano nabrać życiowej odporności, a ona kształtuje się właśnie między innymi w takich trudnych sytuacjach. Pozwolić na trudne sytuacje. Przekonanie, że w trudnościach stanie się dziecku krzywda, jest mylnym przekonaniem. Oczywiście są trudności, może później w panelu dyskusyjnym więcej coś będziemy mogli o tym powiedzieć, ale no są trudności, przed którymi ewidentnie trzeba chronić dziecko, ale są takie, gdzie należałoby też dać, w cudzysłowie, troszeczkę się sparzyć i wyciągnąć z tego wnioski. Brak trudności tworzy słabe jednostki. Chronienie dziecka przed wieloma rzeczami tworzy słabe jednostki. Bo trudności wytwarzają takie samozaparcie, odpowiedzialność. To, co powiedziałem choćby z tego doświadczenia naszego obozowego i tak dalej. Trzecim elementem w tym procesie poznawania się, poznawczym, będą dobrze zadane pytania. Ale nie chodzi mi tylko o werbalizm. Nie chodzi mi tylko o to, że dziecku będziemy tak wprost zadawać pewne pytania, ale o niektórych chciałbym coś powiedzieć. Na przykład jednym z takich dobrych pytań w tym procesie poznawania będzie danie sygnału dzieciom czy młodzieży, co jest dla mnie trudne, a co jest łatwe, na przykład w relacjach. Bo relacje ogólnie są tym elementem, nazwijmy,
taką piętą achillesową ogólnie. I dlatego pokazanie dziecku, żeby było świadome, co jest dla ciebie trudne, a co jest łatwe. Nieraz rodzic już to wie, wychowawca, lider młodzieży, on to wie. Inne takie pytanie, które my na przykład stosujemy i próbujemy uzyskać odpowiedź na różnych obozach. Co jest, co lubisz w sobie najbardziej, a co lubisz najmniej? I ciekawe jest to, że zauważyliśmy, że o ile generalnie na tak postawione pytanie młodzież wiecie, jak odpowiada? Potrafi bardzo szybko odpowiedzieć i wiele napisać, czego nie lubi u siebie. Bardzo dużą trudność mają, co on lubi w sobie. Dobrze jest, nawet kiedy nie umie odpowiedzieć, bo generalnie nie potrafi, pomóc. Słuchaj, widzę w tobie, no na przykład to. I niech to nie będą jakieś takie cukierkowe podpowiedzi, ale niech to będą takie szczere, prawdziwe. Może niech będzie jedna, ale taka solidna. Ona pomoże mu. Tak? Wow. No nie wiedziałam. Czy nie wiedziałem? W porządku. Ja to widzę. I pod warunkiem, że widzę. Jakoś tak te dzieciaki i młodzież jest ukształtowana, że kiedy mówimy o tym elemencie poznawczym, oni w sobie widzą generalnie wady, generalnie zło. Nieraz niektórzy mówią samo zło. O, no ale człowiek to nie jest samo zło. I to jest dobrze, by znowu ta przeciwwaga była. Kolejnym takim pytaniem, które właśnie w tym procesie poznawczym powinno się pojawiać. Co najbardziej cię w ogóle w życiu denerwuje? A, to jest w ogóle już ciekawa historia. Co cię denerwuje? Nie wiem, otoczenie, ludzie, ty sam? O. No i tutaj może być element. Najlepiej nie układać sobie czasu. Dziecko, chodź, usiądziemy, będziemy zadawać pytania, ty będziesz odpowiadać. No to bez sensu. Ale w różnych sytuacjach. A, tu gdzieś, wiesz, ono się bawi, czy razem się bawimy, gotujemy, sprzątamy. Wtedy wychodzą fajne rzeczy. Najgorszym czasem ty siadaj, ja tutaj zadaję pytania, odpowiadaj. Bez sensu. No i ciekawe jeszcze pytanie. To są przykłady związane z tym, co robimy też w różnych, takich, na różnych zjazdach, obozach, wydarzeniach młodzieżowych. Co chciałbyś w ogóle osiągnąć, nie? Jakie są twoje marzenia? Jakie są twoje w ogóle cele? Co chciałbyś w życiu? Czy wiecie, że na tak postawione pytanie bardzo niewiele osób umie odpowiedzieć? Po prostu nie mają wyższych celów jak to, by się obudzić, zjeść, pójść do szkoły, wrócić, odrobić lekcje, no i potem znowu położyć się spać. No w międzyczasie oczywiście przeskanować cały smartfon. To jest w ogóle smutne, ale w tym procesie poznawania w ogóle określenie celu, pomocy dzieciakowi, to jest ogromny sukces. Bo on będzie taką zintegrowaną osobą, która oprócz tego, co jest narzucone, dużo rzeczy jest narzuconych, będzie żył i będzie się rozwijał. Nie można, w ogóle to jest niemożliwe, nie można robić tego, czego się chce, nie wiedząc, czego się chce. Dzieciaki często po prostu nie wiedzą. Są w takim zawieszeniu. I mówiąc dzieciaki, naprawdę nie mam takich dziesięciolatków czy sześcio. Ja mówię o takich już, wiecie, 17 i więcej nawet. Dopóki człowiek nie wie, czego chce, dopóty robi to, czego nie chce. Stąd to jest ogromna rola nasza, tak, w tym procesie zadawania pytań. No i czwarty element, który bardzo lubię, w ogóle wszystkie je lubię, one są szalenie praktyczne. Czwartym elementem w procesie poznawania nazwałem go nic nie robienie. Nic nie robienie, a poznanie siebie. No to można trochę tak niebezpiecznie brzmieć, bo dzisiaj wyznacznikiem normalności co jest? Zabieganie, robienie, plany. Szum, dym, ogień. Coś się musi dziać, nie? Cały czas, zauważcie. Cały czas.
zaplanowane. No, każda sekunda, każda minuta. To jest wpajane w taki naturalny wręcz sposób, bo dzieciaki, jak mówię, obserwują. Więc ten poziom bycia zabieganym nie jest dobrą atmosferą do tego, by siebie poznać. O czym myślę? Nic nie robienie kojarzy się ogólnie negatywnie. Pustka, nuda. A to w moim zrozumieniu jest najlepszy czas, by być samym sobą tak naprawdę, a w ten sposób odkrywania siebie, poznawanie siebie. Okej? XXI wiek dał ciekawą zabawkę dzieciakom, nam wszystkim. I wierzę, że w XXI wieku zabójcą wolnego czasu, a tym samym samopoznania, jest smartfon. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Słów kilka. Młodzi ludzie, przecież to nie jest odkrywcze, cały czas spędzają ze smartfonami. Są w tak zwanym trybie alarmowym. Cały czas. Nienawidzą nudy. Nie znają nudy. Nie wiedzą, co to jest nuda. A nuda może być bardzo kreatywna. Ta każda chwila z telefonem gwałci sumienia ludzi. Tych młodych ludzi. Jest takie częste zdanie u dzieciaków czy młodzieży. Nudzi mi się. Nie wiem, czy założyliście. Nudzi mu się, tak? No i co? Nasze smartfony są najlepszą odpowiedzią i ostateczną odpowiedzią na nudę. Dla znudzonego umysłu wiele funkcji smartfona jest bardzo atrakcyjna. Ale taka aktywność i są już badania na ten temat, degenerują i upośledzają młodych ludzi. Jest bardzo już dużo badań na ten temat. Może o jednym za chwilę. Smartfony zabijają kreatywność. Naturalny rozwój. W nudzie, w tak zwanym nic nie robieniu, pojawia się tak zwana wędrówka myśli i ona jest kluczem do samopoznania się. Właśnie w takiej kreatywności. Wtedy takie dzieci i młodzież odkrywają swoje pasje, wizje. Zobaczcie, w świecie, który ja znałem, kawał patyka, jakiś tam kamień. Słuchajcie, myśmy tworzyli. Myśmy tworzyli. Ile zabaw się w ten sposób stworzyło. Ile relacji. Myśmy wymyślali. Dzisiaj nie ma kreatywności. Smartfony zabijają. No, znaczy one nie są tak skonstruowane. Zabije kreatywność młodych ludzi. Nie? I ma taką główną funkcję. Taki jest główny cel. No, absolutnie nie. Ale umysł, mózg człowieka jest najbardziej leniwym organem w naszym ciele. Słuchaj, jak masz podstawione coś gotowego, to bierzesz i reagujesz. A zatem podczas nudy można coś usłyszeć. Co? I tutaj jest teraz klucz. Własne emocje. Własne emocje. One muszą wyjść na powierzchnię. Jakieś tęsknoty, jakieś właśnie nasze głębokie myśli. Zatem umiejętność rozpoznania tych emocji i radzenia sobie z nimi to jest przecież barometr naszego zdrowia emocjonalnego. Telefon w skuteczny sposób pomaga uniknąć kontaktów z samym sobą, a tym samym ignorować ból, emocje i różne uczucia. Ważne jest, i tu jest teraz ten element, wielka sztuka,
One by te emocje, które są, wyszły na powierzchnię. I co dalej? To już jest bardzo dużo. Wyszły na powierzchnię, a wtedy mogę zobaczyć je i po raz pierwszy może, podkreślam może, spotkać się z samym Bogiem. To nie jest przypadek, że jest taka piękna myśl w Słowie Bożym, kiedy jest powiedziane, że w ciszy właśnie i zaufaniu jest nasza moc. I teraz o co chodzi? Ta cisza, która jest często tak niebezpieczna, bo człowiek lubi coś robić, może spowodować, że ja nagle zobaczę, kim jestem, może zapłaczę i może pierwszy raz prawdziwie spotkam się z Bogiem i porozmawiam z Nim, czyli powiem, Boże, no, ja chyba w ogóle siebie nie znam. Boże, powiedz, zacznie się dobra rozmowa. A może też dobra rozmowa z kimś, nie wiem, do kogo mam zaufanie. Nieraz na obozach, kiedy szczerze nikomu nie zabieramy telefonów, tak? To nie jest nasz cel. Ale kiedy w jakiejś tej ciszy i w takim dobrym momencie zastanowienia się nad sobą, młodzi ludzie zaczynają zadawać pytania, których nigdy wcześniej nie zadawali. Sobie, Bogu, a często nam, osobom prowadzącym, to jest najpiękniejszy moment. A zatem kończąc, chcę tylko to powiedzieć, że w tym procesie poznania widzę te cztery elementy, bardzo, bardzo ważne, które dają naprawdę, mogą dać takie zdrowie naszym dzieciom i młodzieży. I życzę, żebyśmy je tak przeskanowali też w swoim życiu osobistym, rodzicielskim czy wychowawczym. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzień dobry. Witamy w pierwszym panelu dyskusyjnym dzisiejszej konferencji. Jest z nami Dorota Rykucka, studentka ratownictwa medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Beata Dudkowska, psycholog. Dzień oraz dobry. Andrzej Sieja, duchowny. Dzień dobry. Zacznijmy od pierwszego pytania. Andrzeju, podczas wykładu powiedziałeś, że nuda bywa kreatywna. A rodzice często mają taką obawę, że jak pozwolą dziecku na nudzenie się, to dziecko zacznie robić jakieś głupie rzeczy. Jak możemy pokonać tę obawę i jak dać dziecku więcej przestrzeni, a jednocześnie zadbać o jego bezpieczeństwo? No nie wiem, ja tak sobie myślę, że generalnie większy problem mają rodzice niż dzieci w ogóle w tym procesie takiego normalnego życia i kształtowania. Tu wiele rzeczy na to na pewno się składa, ale ja myślę, że właśnie ta nadopiekuńczość powoduje, że rodzic boi się więcej niż powinien. Fajnie jest, tak sobie myślę, razem z tymi dziećmi coś robić. W tym procesie nudzenia on sobie nie zrobi krzywdy. No chyba, że widzimy, że nie wiem, no żyletkami się zaczyna bawić, to, no, to trzeba coś zrobić. Czy jakimś tam nożem. Ale rodzicom ogólnie, z takiego mojego doświadczenia widzę, przeszkadza to, że dzieci się nudzą. No niech się trochę ponudzi. No może z tej nudy coś się urodzi, daj Boże. Gorzej, kiedy rodzic by się dziecko nie nudziło, nie reaguje, kiedy ono cały czas w telefonie siedzi. Tak? To jest nuda najgorszego rzędu. Niech dziecko się tak, niech ono zobaczy siebie trochę głębiej. Spróbuję. No ale tu nie chodzi o tylko, dobra, siedź w pokoju, rób cokolwiek chcesz. Nieraz dobrze jest, nie wiem, no też tak podpatrzeć, może coś podpowiedzieć. No i razem z tym dzieckiem też niektóre rzeczy zacząć robić podczas tej nudy. No nie cały czas, żeby znowu nie przejąć jakiejś tam kontroli, ale w ten sposób spróbować. Ja się zgadzam z Andrzejem. Myślę, że to my jako rodzice mamy zdecydowanie większy problem z tym, że nasze dzieci mogą się nudzić, bo wydaje mi się, że warto poobserwować siebie, co się z nami dzieje wtedy, kiedy dziecko się nudzi, kiedy ma ten wolny czas. Czy to my nie czujemy presji na sobie? Ojejku, nie uczy się. Nie rozwija swoich umiejętności, a my wiemy przecież, jakie ono ma umiejętności. Nie inwestuje w siebie. A może coś powinien jeszcze zrobić?
czy to my jako rodzice nie mamy tych problemów, więcej niż to dziecko, które rzeczywiście czasami nie jest nauczone, bo my tyle tych różnych rzeczy dajemy temu dziecku, żeby ono zrobiło tych, które my wiemy najlepiej, które są dla niego dobre, że ono być może nie jest rzeczywiście przyzwyczajone do tego, że można nie wiedzieć, co zrobić. Ojej, i wtedy takie trudne emocje się pojawiają. Co z tym zrobić? I tak jak Andrzej też powiedział, to, że dziecko zostanie samo przez chwilę, to nie znaczy, że my gdzieś musimy zupełnie być bardzo daleko i nie możemy mieć żadnej kontroli. Tak wiadomo, jeżeli to jest maluch, to możemy być w innym pokoju, nie ma problemu. Możemy być nawet w tym samym pokoju, pokazując, co można robić. Jeżeli dziecko nie wie, bądźmy modelem. Tak naprawdę dzieci uczą się przez to, jak obserwują nas. Pokażmy, co my robimy w wolnym czasie. Czy my siedzimy w telefonie i w komputerze? Czy to jest jedyny model, który dziecko ogląda? Myślę, że warto nad tym się zastanowić, bo dzieci po prostu kopiują nas najczęściej. Zgadzam się. Ja chciałam jeszcze dopytać Dorotkę, bo ty studiujesz ratownictwo medyczne. Powiedz, czy wiesz, czy karetki pogotowia często muszą jeździć właśnie do takich przypadków dzieci, które nudziły się i coś się złego wydarzyło? No, ja jak na razie przez te moje 3 lata studiów z takim przypadkiem się nie spotkałam, a troszkę już na praktykach jeździłam i w karetce byłam i w szpitalu. Więc myślę, że te scenariusze, które my sobie tworzymy w głowach, które rodzice sobie tworzą w głowach, są o wiele bardziej liczne i ambitniejsze niż to, jakie pomysły mogą mieć 5- i 6-latkowie. Także, drodzy rodzice, jak widać, nie ma do końca czego się bać. Ale myśląc o was, też pewnie możecie mieć taki dylemat, na jakie zajęcia pozalekcyjne wysłać dziecko. I to pytanie do was. Waszym zdaniem, czy lepiej jest zainwestować w korepetycje, żeby dziecko miało lepsze oceny w szkole, czy może jakiegoś innego rodzaju zajęcia, które by stanowiły uzupełnienie tego, co się dzieje w szkole? Jakie zajęcia pozalekcyjne mogą pomóc w lepszym poznaniu siebie? No nie, no może znowu ja zacznę. Ja widzę troszkę inny problem. Nie wiem, czy to jest u wszystkich, na pewno nie, ale jest jakaś taka moda, że te dzieci po szkole, oprócz tego, że się uczą, mają całą masę różnych zajęć pozalekcyjnych. Nazywa się to dodatkowe zajęcia. I szczerze, kiedy rozmawiamy z młodzieżą, z dzieciakami, to nie jest ich bajka do końca. Oni oczywiście na wiele rzeczy się zgadzają, ale to są ambicje najczęściej rodziców, którzy wiedzą, że dziecko musi to, to, to i tamto. Tak? No to jest ten wypełniony czas. I tak sobie myślę, że na pewno dzieciaki dzisiaj są przeładowane. To, że nie ma dzisiaj czasu na to, że oni się gdzieś spotykają, coś wymyślają, coś tworzą, no to jest między innymi układanie czasu tym dzieciom, a później chwalenie się, ile to rzeczy dzieciak robi. Ale wracając do tej myśli, bo uważam, że są zajęcia też ważne, pozalekcyjne w moim zrozumieniu, które z obserwacji rodzica, kiedy widać, że dzieciak ma jakąś pasję, w czymś się rozwija, w czymś jest dobry, coś go kręci, coś mi nie daje spokoju, no to każdy rodzic nie nakłada za dużo, ale właśnie nawet chroni przed wszechogarniającą szkołą i różnymi zajęciami, dając coś, co jest jego naprawdę taką pasją, w czym jest dobry. Bo to podnosi jego też wartość, tak? To podnosi jego wartość. To tworzy atmosferę, że on się czuje lepiej, nawet jeśli w szkole mu pewne rzeczy nie wychodzą, w czym po prostu nie jest mocny, tak? No na tym to polega, żeby znowu nie przeładować, ale dać odpowiednio. Nie? I inaczej, nie wiem, podlewamy hortensję, a inaczej będziemy kaktusa podlewali, nie? No jeden i drugi kwiat. Ja myślę, że też jest dobrym pomysłem zrobienie takiego trochę kroku wstecz i spojrzenia z naszej perspektywy, co my mamy na myśli, pchając dzieci w te zajęcia dodatkowe. Czy ja spełniam swoje marzenia jakieś z dzieciństwa na moich dzieciach, bo mnie rodzice nie posłali do szkoły muzycznej, więc teraz moje dziecko pójdzie do szkoły muzycznej, bo tak będzie dla niego lepiej.
czy faktycznie my chcemy, żeby to dziecko się jakoś rozwinęło i bardziej poznało siebie, miało jakieś, nie wiem, opcje, jakieś hobby na przyszłość. Zapytałaś o korepetycje, czy korepetycje lepiej, czy zajęcia dodatkowe. No, korepetycje mają troszeczkę inny cel niż zajęcia dodatkowe rozwijające, tak? Jeżeli dziecko sobie nie radzi, to jasne, że musimy mu pomóc, tak? Chodzi o to też, żeby ono się dobrze czuło samo ze sobą, żeby dobrze się czuło w klasie. Jeżeli widać, że nauczyciel nie trafia, bo czasami jest tak, że dany nauczyciel po prostu nie trafia do dziecka, warto mu pomóc. Czasami takie dziecko lepiej się uczy jeden na jeden. I wtedy też jego poczucie wartości wzrasta. Ono się czuje bardziej kompetentne, ma więcej przestrzeni jakby na rozwijanie innych zainteresowań. Więc tak, jeżeli korepetycje są potrzebne, to tak. Tylko, że też taki trend obserwuję wśród rodziców, korepetycje niezależnie od ocen i od faktycznych umiejętności dziecka. Nie piątka, tylko szóstka. Albo wszyscy w klasie mają korepetycje, to też trzeba, bo zawsze może być lepiej. Zawsze może być lepiej, zawsze możemy więcej umieć, tylko pytanie po co? Tak, ja to pytanie też zadałam nieprzypadkowo, ponieważ przez 6 lat udzielałam korepetycji z języka polskiego i miałam też do czynienia z takimi uczniami czwórkowymi, którzy w ogóle nic z tym językiem nie chcieli w przyszłości mieć wspólnego, w tym sensie tak, no żyjemy w Polsce, więc go używamy, ale nie chcieli go rozwijać na studiach wyższych, na przykład marzyli o studiach na politechnice. I to jest uczeń czwórkowy, którego rodzic i tak wysyła na korepetycje, no bo zawsze można mieć tą piątkę bądź szóstkę. I ja widziałam, jak to dziecko jest zmęczone, jak jest przeładowane, jak nie chce tego robić i tak naprawdę tego nie potrzebuje. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby tak zastanowić się, czy rzeczywiście to jest realna potrzeba i chęć, żeby na takie korepetycje pójść. A druga rzecz, jaką myślę w kontekście tych zajęć pozalekcyjnych, jest też to, że w szkole tych przedmiotów mamy kilka. Biologia, matematyka, angielski. Ale co z takimi wszystkimi zawodami, jak kucharz, fotograf, florysta? Kiedy takie dziecko może się dowiedzieć, że ma w tym talent, że chciałoby coś takiego robić? Nie dowie się raczej tego w szkole. Trzeba mu dać takie warunki, żeby mogło się o tym przekonać. Dokładnie. To, co też starałem się w tym wykładzie podać, zaznaczyłem w zasadzie tylko to, że ten ogromny okres w szkole, przebywania w szkole, a często też poza szkołą, ale też szkołą, pokazuje, że te dzieci po prostu nie oddychają. Tak? Oni funkcjonują, ale brakuje czasu na taki oddech. A właśnie ten oddech może spowodować, że on, zaczynając się bawić, ale nie mówię o takiej jakiejś tam pustej zabawie, ale ogólnie, zaczynając się bawić, odkrywa siebie, pokazuje to, co on lubi, to, co on kocha, więc pozwolić na taką fajną, dobrą zabawę naprawdę rozwija nasze dzieciaki. No ale tak jak powiedzieliśmy, to większy chyba kłopot jest nadal mimo wszystko z rodzicami niż z dziećmi. I może jeszcze tylko jedno zdanie. Jest udowodnione, że dzieci, młodzież rozwijają się w zabawie, a nie w czymś narzuconym. Coś narzucone, okej, może w jakimś momencie pokochać, ale to będzie coś, co ktoś dał. W momencie, kiedy dzieci się bawią, ale kreatywnie i tu można też rzeczy podpowiadać, one najbardziej się rozwijają w zabawie. Jeszcze jedną rzecz może bym dodała. Nawiązując do tego też, co wcześniej mówiliśmy, jeżeli miałbym polecić jakiekolwiek zajęcia dodatkowe, to warto zainwestować w takie zajęcia, podczas których dzieci będą mogły się ruszać. Podczas których będą mogły robić coś innego, niż robią cały czas w szkole. Bo w szkole szkoła jednak bardzo koncentruje się na naszym mózgu, na tym, żeby nasza głowa pracowała, żeby te dzieci były coraz mądrzejsze. Tylko, że nie ma tej przeciwwagi. A dzieciaki muszą ruszać się, muszą poznawać swoje ciało, co one potrafią z tym ciałem zrobić. Więc wszelkiego rodzaju zajęcia, nie tylko takie typowo sportowe, ale też zajęcia, które gdzieś angażują właśnie nasze ciało. Właśnie to, co tutaj było powiedziane. Robienie bukietów, tak? Czy tworzenie czegoś, coś po prostu, co będzie czymś innym, co pokaże dziecku, że nie tylko głowa,
ale mamy też całe ciało i to wtedy dopiero rzeczywiście może pomóc zbalansować to życie. Tak, ja myślę, że to jest właśnie ten przekaz, tak, który Andrzej chciałeś tam przynieść, mówiąc o balansie, który ma występować w życiu, w poznawaniu siebie. Czy coś chcielibyście dodać jeszcze do tego tematu? Może polecić właśnie jeszcze jakieś innego rodzaju zajęcia? Nie wiem, to jako psycholog, może wiesz, gdzie warto te dzieci wysłać, żeby mogły się lepiej rozwinąć? Może czegoś im teraz szczególnie brakuje? Nie podam żadnych konkretnych zajęć, konkretnej firmy, gdzie można dziecko posłać, ale oprócz tych zajęć takich właśnie typowo ruchowych, to co bym polecała, to takie zajęcia, gdzie dzieci nie są jeden na jeden, bo tego kontaktu jest sporo, a dzieciaki nie potrafią w dzisiejszych czasach współpracować ze sobą. Fajnie jest, gdyby były takie zajęcia, gdzie dzieciaki mogą coś wspólnie tworzyć, wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania, nawet to nie, niech to nie będzie kreatywna matematyka, ale niech to będzie coś bardzo prostego. Ważne, żeby dzieciaki miały szansę na budowanie takich zwykłych relacji. Kiedyś to się działo na podwórku, teraz na tym podwórku czasami nie ma kogo złapać, nawet gdybyśmy chcieli nasze dziecko wysłać na podwórko, to idź teraz, pobaw się z kolegami, to tych kolegów tam nie ma. Wobec tego musimy się siłą rzeczy przystosować do dzisiejszych czasów i być może takie zajęcia, gdzie dzieciaki mają szansę po prostu razem ze sobą być i uczyć się tych relacji. Ja mam taki adres, naprawdę mam taki adres i wszyscy go znamy. To są nasze domy. Okej, ja teraz nie chcę jakby zrobić takiej sztucznej przeciwwagi, ale takim adresem to jest kawałek mamy i kawałek taty w domu. I tu dużo rzeczy można robić. To rodzice tworzą obszary albo stwarzają takie obszary, gdzie dzieciak, jeżeli czuje się fajnie w domu i tworzy, na zewnątrz też tak będzie żył. Ja bym jeszcze powiedziała, że co do tych zajęć dodatkowych, nie bójmy się zmian. To, że dziecko, to, że młody człowiek jest w czymś kilka lat, nie wiem, 3-4 lata, chodzi na jakieś zajęcia, to nie znaczy, że jak je zmieni, teraz jest koniec świata, że będzie musiał zaczynać od zera. My też zmieniamy pracę, tak? Pracujemy gdzieś 5-10 lat. To nie znaczy, że nie możemy się przekwalifikować, że za 10 lat nie będziemy czegoś zupełnie innego robić. To nie jest złe, a dzieci, młodzi ludzie mają jeszcze więcej na to czasu i przez to mogą też poznać więcej rzeczy. No tak, na pewno nie warto być konsekwentnym, jakby ponad swoje złe samopoczucie. Jeżeli coś nam już nie leży, to warto szukać innych opcji. Idźmy dalej. Andrzeju, poruszyłeś też temat pokonywania trudności, przeszkód, jak nas to kształtuje. I myślałam właśnie o takiej kwestii, jaką jest samodzielne podróżowanie, bo wielu rodziców bardzo o to drży. Czy pozwolić dziecku gdzieś pojechać pociągiem, chociażby na twój obóz, czy nie? Czy mu nawet pozwolić na samodzielny powrót ze szkoły do domu albo na wyjście do sklepu? Czego dziecko może się nauczyć, podejmując takie aktywności? Czy pozwolić mu na to? Czego może się nauczyć? No, na pewno może się nauczyć zdecydowanie większej odpowiedzialności, wyciągania wniosków, tak, że nie, na przykład wsiadłem nie do takiego autobusu, ale nadal jestem jeszcze w Polsce, czy w danym mieście, nadal jeszcze żyję, mogę wyciągnąć jakieś wnioski z tego i nawet później można to obrócić w żart. Oj, moje kochane dziecko, co ci się stało? Nie, teraz ja będę z tobą jeździć pewnie. Nie, dać mu taką możliwość. Słuchaj, tak to się stało, już wiesz na przyszłość, co zrobić. Pomagamy wyciągać wnioski. W ogóle wyciąganie wniosków w życiu jest szalenie ważne, znaczy w tym pierwszym okresie jest szalenie ważne w całym życiu. To jest jedno. Może nie uzgadniałem tego z żoną moją, ale opowiem ciekawe zdarzenie. Nasza córka, kiedy miała 14 lat, pierwszy raz samodzielnie poleciała do Stanów Zjednoczonych i miała jedną czy dwie przesiadki. Jej angielski jeszcze nie był tak dobry, a mimo wszystko poleciała. Czy to było mądre, czy głupie? No, każdy może ocenić, ale my naprawdę drżeliśmy. Jednak obserwując naszą córkę, wiedzieliśmy, że ona była gotowa. I tutaj jest może taka myśl, taka refleksja. No, każdy z nas mniej więcej ogólnie zna mocne, słabe strony naszych dzieci i wiemy, czy
to jest zbyt dalekie posunięcie, kiedy pozwolimy dziecku na przykład pojechać autobusem, czy jednak jest w stanie, tak? Ale jestem zwolennikiem takiego życia, w którym jednak przesuwamy granice trudności dziecku, wiedząc, że to go będzie bardziej kształtowało niż takie otoczenie kloszem. Proszę. Dzięki. Też danie takich narzędzi myślę, że może być dobre, które i nas uspokoi trochę i będzie jakimś planem B dla tego dziecka, powiedzmy w tej sytuacji pójścia samemu gdzieś, no to jeśli mamy małe dziecko, no to najpierw te trasy możemy z nim przebyć, potem je puścić, żeby chodziło same, albo nie wiem, chociażby przypilnować, żeby miało naładowany telefon, zanim wyjdzie z domu i po prostu puścić. Zawsze jest jakiś plan B, jeśli coś się stanie, my mamy to w głowie, czujemy się trochę bezpieczniej i te dzieci też mają jakąś alternatywę. Tak, tak. Dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Może rozwinę jeszcze, że to bardzo ważne, żebyśmy stopniowali trudności. Nie jest sztuką wysłanie dziecka od razu na głęboką wodę, kiedy ono na to nie jest gotowe, tylko że to jest przepis na katastrofę, a nie na sukces dla dziecka, bo co jest naszym celem? Naszym celem jest nauczenie samodzielności i to, żeby to dziecko miało takie poczucie, że potrafi. I to jest ważne. Wobec tego, jeżeli nie jesteśmy pewni, że dziecko jest w stanie pójść do sklepu, kupić i wrócić z zakupami, po kawałku róbmy. Przeprowadzajmy ten proces po kawałku. Pójdźmy z dzieckiem, na początku dajmy mu pieniądze, będąc gdzieś obok. Niech zapłaci. Później możemy troszeczkę się odsunąć i my kupujemy marchewkę, a dziecko może być w drugiej części sklepu i kupić mydło, tak? Na innym stoisku. Później kolejny etap i kolejny, tak żeby to dziecko miało cały czas poczucie sukcesu, bo to o to chodzi, żeby ono czuło się pewnie, żeby ono wiedziało, że potrafi, bo tak naprawdę tego chcemy nauczyć nasze dzieci, żeby one wiedziały, że potrafią. A to jest niesamowite, jeżeli właśnie damy dziecku tą wolność, jak bardzo wpływa na ich poczucie własnej wartości, to, że sobie poradziło. A jeżeli tam się jakieś trudności zdarzyły po drodze, to dziecko przyjdzie i powie, mamo, ty wiesz, co się wydarzyło? I ono jest zupełnie innym dzieckiem po takim doświadczeniu, więc niekoniecznie wrzucajmy dzieci na zbyt głęboką wodę, raczej stopniujmy to, tak? Natomiast zawsze mogą być problemy i warto też czasami przygotować wcześniej dzieci na to, co może być. Jeżeli obawiam się, że dziecko niełatwo sobie radzi z problemami, przeanalizujmy różne scenariusze z nim. Co możesz zrobić, jeżeli zdarzy się to, albo to, albo to? Wtedy ono będzie też spokojniejsze i my będziemy spokojniejsi. Tak, i ważne jest też, żeby nie wpaść w taką pułapkę, że cały czas jest za wcześnie. Bo ja niestety zetknęłam się z takimi koleżankami na studiach, które właśnie były dorosłymi kobietami, a bały się jeździć same pociągiem i były odwożone tak przez rodziców do tego miasta, później po paru miesiącach odbierane. No jest to katastrofa, tak można powiedzieć, że do czegoś takiego doszło. A dlaczego? No bo odpowiednio wcześniej nie zostały zrobione te kroki, tak, żeby iść naprzód. Ale zobaczcie, w tym całym fonoholizmie dzisiaj, czyli uzależnieniu od smartfonów, zauważam, że o ile jeszcze jakiś czas temu, kiedy prowadziłem obozy, no i dzieciaki oczywiście nie miały telefonów, to po prostu dzieciak przyjechał, po dwóch tygodniach pojechał do domu, nikt z nim nie miał kontaktu i żyły, i przeżyły. Dzisiaj po godzinie już ta mamusia, tatuś dzwonią i już w jakimś sensie kontrolują i dopytują i tak się dzieje w zasadzie no, przez cały obóz. Nie mówię u wszystkich, ale w wielu przypadkach tak jest. No to jest takie wyręczanie, to jest takie kreowanie tych dzieci w sposób no, naprawdę sztuczny. Nie? Obawa, bo obawa jest zaraźliwa, nie? Strach jest zaraźliwy, kiedy dzieciak cały czas czuje na sobie taki oddech strachu rodzica. I później całe życie się boi. Znaczy boi, bo bać się dobrze, ale boi i nie robi kroków. Bo strach, który paraliżuje moje kroki, jest złym strachem. Albo z drugiej strony dziecko jest tak długo, tak jakby trzymane pod tym przysłowiowym kloszem, że się robi takie napięcie, ta guma się napina, kończy 18 lat i wystrzeliło, tyle go widzieli. No i wtedy żyje.
W dzisiejszych czasach my też jesteśmy bardzo, bardzo pod wpływem mediów. I dlaczego dzisiaj rodzice tak się boją? No bo wszyscy dookoła mówią, jak jest strasznie. Jak włączymy telewizję, włączymy internet, wejdziemy na Facebooka, tam wszędzie są niebezpieczeństwa. Zobaczcie, że 20-30 lat temu były te same niebezpieczeństwa. Jeżeli przeanalizujemy, nawet gdzieś czytałam takie badania, gdzie przeanalizowano, ile różnych porwań na przykład dzieci się zdarzy. Okazało się, że wcale nie jest ich więcej niż kilkadziesiąt lat temu. A dzisiaj rodzice się tak strasznie boją, bo my o tym cały czas mówimy. A jeżeli my wyślemy dziecko, to rodzic obok powie, naprawdę? Wysłałeś dziecko? Tu jest tak niebezpiecznie. I już mówimy, ojej, może rzeczywiście nie. Więc warto też jakby analizować to, co nas dochodzi i jak my na to reagujemy. Czy rzeczywiście nie przesadzamy z pewnym naszym strachem, tak? No bo prawda jest taka, że jeżeli my wyjdziemy na ulicę, to też nas może przejechać samochód, a jednak wychodzimy. Mhm. Dobrze, trochę zmieniając temat, powiedzcie, jak możemy pracować z oporem dziecka w poznawaniu siebie? Co jeśli jest taka sytuacja, że my zachęcamy to dziecko do próbowania nowych zajęć, a mu się nic nie podoba. Deklaruje, że na nic nie ma ochoty. To niefajne, tamto niefajne. Co wtedy? Czy w ogóle w grę wchodzi jakieś przymuszanie? To jest ciekawy temat. To znaczy, no, generalnie przymus jest niebezpieczny, choć wszystko zależy od definicji, czym jest przymus. Bo kiedy, to tak z mojej profesji, tak, kiedy Pan Jezus delikatnie też wypuścił, czy przymusił uczniów, żeby wyszli i głosili Ewangelię, ale rozumiemy, że przymus w kategoriach takiego gwałcenia sumienia i woli dziecka jest niebezpieczny. Więc znowu ja wracam do tej myśli obserwacji, tak? Ja nie wierzę w to, że dziecku nic się nie chce i nic nie umie, nawet kiedy tak mówi. Rodzic, taki wprawny rodzic, dobrze znający swoje dziecko, naprawdę wie, jakie są rzeczy, które pasjonują go, jakie interesują. Problem jest jeden, że często do tanga trzeba dwojga. No, dziecko naprawdę nieraz potrzebuje takiego delikatnego popchnięcia, ale nie w znaczeniu, no to teraz rób, tylko popchnięcia w znaczeniu, że zróbmy to razem. Tak? Zobaczcie, inaczej się sprząta, inaczej jest posprzątany pokój, kiedy robimy to razem, a inaczej, kiedy jest dyktat, zrób. I teraz w moim takim zrozumieniu jest może taki apel, może to też złe słowo, ale myśl, żeby nie dać sobie wmówić, że dziecka nic nie interesuje. Nie ma takiej, ja w to nie wierzę, że nic. Może rodzic ma zbyt wybujały jakiś poziom, zbyt duży poziom i ambicje i mówiąc, że i tak dziecko czym się interesuje, jeżeli się niczym nie interesuje. Ale jeśli faktycznie no, obserwujemy, że nic i ono mówi, że nic, są takie obszary, które możemy naprawdę zauważyć. Wprawny rodzic, który interesuje się dzieckiem, bo ten, który no, ma 15 różnych zadań, nie zauważy tego. Ale ten, kogo interesuje swoje dziecko, będzie to widział. I wtedy to rozdmuchiwał. To jest ten mały płomień, który trzeba trochę rozdmuchać. Myślę też, że pod takim powiedzeniem nic mnie nie interesuje, czasami kryje się dużo więcej emocji i dużo więcej innych potrzeb. Dziecko może bać się spróbować. Może być niepewne tego, że mu się uda wziąć udział na przykład w zajęciach albo w jakimś, podjąć jakieś działanie. Może być tak, że ma problem z relacjami z innymi. Może być problem naprawdę pod tym nic nie chce, może tyle się kryć, tylko pytanie, czy my chcemy zajrzeć tam. Czasami warto zapytać, czasami może nie, to niech to nie będzie pytanie, ale dlaczego ci się nic nie chce, bo wtedy wiadomo, że dziecko odpowie, bo nie. Natomiast spróbujmy porozmawiać z dzieckiem w innych nawet sytuacjach, żeby zobaczyć, co się dzieje podczas niektórych zajęć, bo być może nauczyciel nie jest fajny, być może ktoś dokucza w grupie, być może dzieje się coś, o czym tak naprawdę my nie wiemy,
a w tym dziecku pewne emocje są. Myślę, że warto czasami z innej strony zupełnie zajrzeć pod tą taką przykrywkę, którą dziecko w pierwszym odruchu, mówiąc nie chce, nam komunikuje. Dokładnie. Też myślę, że trochę pogłębiając to, co mówiłaś, trochę w inną stronę, co mam na myśli, że czasem też problem może leżeć zupełnie z innej strony. Na przykład generalnie szkoła jest tak zbudowana, że to jest rywalizacja. Oceny, no ludzie są lepsi w czymś, są gorsi, czasem zupełnie ich to nie interesuje, ale oceny i tak dostaną. Chociażby tak jak wspominałaś, ktoś, kto zupełnie nie interesuje się polskim, nie chce w żaden sposób tego pogłębiać potem w życiu i tak dostanie tę czwórkę i trójkę, jest w jakiś sposób oceniany. Natomiast pewne rzeczy, myślę, że nie mają oceny, czy da się wygrać w swoim hobby, czy da się przegrać w swoim hobby. A jak mamy takiego młodego człowieka, który czuje się z każdej strony oceniany i on też czuje, że w tym hobby jest w stanie przegrać i on się czuje, zanim jeszcze zacznie cokolwiek, się czuje przegrany. Tak, ale czy właśnie za takim marudzeniem, niechęcią do wszystkiego może kryć się jakiś problem psychiczny bądź przeciążenie? Czy to nie powinno być też w jakimś stopniu alarmowe, że warto byłoby się bardziej zainteresować? No zdecydowanie, zdecydowanie. Dzieci są znane z tego, że mają 1000 pomysłów na minutę. Jeżeli dziecko rzeczywiście odmawia jakiejkolwiek aktywności, to tak jak mówiłam, coś tam się kryje za tym. Trzeba tego po prostu umiejętnie poszukać. Dobrze, tak podsumowując, gdybyście mogli jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jakie aktywności w gronie rodziny mogą nas do siebie zbliżyć i pomóc poznać siebie, żebyśmy też nie pozostali na czymś takim, że dziecko poznawaj siebie, a ja jestem gdzieś z boku, tylko w takiej myśli, że poznajemy siebie razem. Każda aktywność. Każda aktywność, którą możemy zrobić razem w dobrej atmosferze, jest tą aktywnością, która tak naprawdę pomaga nam poznać siebie. No dlaczego? Bo możemy wspólnie zmywać. Uczymy się nie tylko umiejętności, jak to zrobić, ale uczymy się cierpliwości, uczymy się o sobie, czy jesteśmy dokładni, czy nie, a może trzeba trochę przesunąć swoje granice dokładności. Możemy zrobić to zmywanie naczyń w przyjaznej atmosferze, możemy wspólnie śpiewać piosenki i uczyć dziecko, jak sobie radzić z nudą podczas robienia jakichś rzeczy, których nie lubimy i po prostu miło spędzić czas. Możemy grać w gry, możemy tak naprawdę cokolwiek byśmy nie robili. Jeżeli jesteśmy nastawieni na dobrą relację, to pomaga i dzieciom poznawać siebie i nam poznawać siebie jako rodzina. Ta sama rzecz w złej atmosferze spowoduje nawet najlepsze zajęcia, super zorganizowane, które mają na celu, gra, która ma na celu poznanie siebie, że ona będzie tak skonstruowana. Są takie gry, ale jeżeli my się zamkniemy na dziecko, to nic z tego nie będzie. Ani dziecko siebie nie pozna, tylko zamknie się jeszcze bardziej i nic z tego dobrego nie będzie. Więc zachęcam do robienia rzeczy po prostu wspólnie. Ale tak, żeby dzieci widziały nas jako ten dobry przykład. Bo jeżeli my będziemy ten zły przykład dawać dziecku, pokazując jak się nie powinno robić, no to do niczego tak naprawdę nie doprowadzimy. To, co właśnie Beatka powiedziała, ja może taki przykład, świeżutki z wczoraj. Jestem poza domem już 2 dni, ponieważ miałem taki służbowy wyjazd i dostaję telefon. Patrycja, 12 lat, która jest dzieckiem u nas w rodzinie, jesteśmy rodziną zastępczą i taka podekscytowana krzyczy, radosna, że ona odśnieżyła tam posesję przed budynkiem. Ja mówię, no fajna sprawa, ale tydzień wcześniej, kiedy też nasypało śniegu, akurat odśnieżałem przed budynkiem, mówię, Patrycja, chodź, razem to zrobimy. I kiedy zaczęliśmy to razem robić, ja nie wiedziałem, że aż taką frajdę dam dzieciakowi. I to było wtedy. I zaraz wczoraj, kiedy ona znowu już sama odśnieżała, była tak dumna, no tak szczęśliwa, że ona sama to zrobiła. I to jest właśnie, no nie wiem, no taka właśnie prosta rzecz. Cokolwiek robić z
kochanym i kochającym dzieckiem, to jest w ogóle sukces, tak? My nie musimy, nie wiem, już tworzyć nie wiadomo jakie tam budowle, ale po prostu być, nie? Bo bycie dzisiaj jest chyba największym problemem z sobą. Bycie z sobą. Coś jeszcze byście chcieli dodać? Ja myślę, że właśnie ta obecność drugiego człowieka jest kluczowa, tak jak powiedziałeś. I warto zaczynać od siebie, bo też trudno wymagać od dziecka, żeby znało siebie, jeżeli my jako dorośli siebie nie znamy, nie inwestujemy w swój rozwój. A że jabłko pada niedaleko od jabłoni, warto naprawdę też zacząć od siebie i zadbać o siebie i zadbać potem o swoją całą rodzinę. Dziękuję Wam bardzo za udział w panelu. Teraz zapraszamy na przerwę, a kolejny blok programu rozpocznie się o godzinie 10:35.